Jedna z 28. Bardzo dobrze. Prawdopodobnie wynosiłoby 1/28. No dobrze, a gdybym ja powiedziała, słuchajcie, będę pytać, ale będę pytać nie Jamesa, tylko będę pytać jakąś dziewczynę. Jakie byłoby to pomysły? Rączka do góry. All these kids. Yes. The students make 8 dziewcząt, czyli 8 do? Magazines or decorations. No, but I'm talking about the pictures of the kids. Ja mam całą klasę. Ja powiedziałam, że pytam dziewczynę, ale dziewczyna jest w klasie. Nie here in the school. 8 do 28. Bardzo dobrze. Prawdopodobieństwo tego, że, będzie zapytana jakaś dziewczyna, to it's jest 8 do 28. I w momencie, kiedy ja zaczynam, to the whole country takes part. Oh, really? Yes. Wow. And it's a math competition. Did any of those kids come from this school? Yes, all of them are from this school. Oh. So, what are they doing now? Natomiast wszystkich losów, które ja mam tutaj, jest 30. W tym na 8 karteczkach jest napisane czysteczko, wafelek. Powiedzcie mi, jakie jest prawdopodobieństwo, że pierwsza osoba, która będzie losować, wylosuje wafelek? Marta się na razie nie odzywa. Ile? Myślimy wszyscy. Jest ich 8, wszystkich mam 30, czyli 8 do 30, czyli 8/32. No to co, to w takim razie sprawdzimy, ale słuchajcie, ja wtedy nie zacznę od was, to zobaczymy, czy nasz gość sprawdzi, wylosuje, czy nie. How should they dance? No, to zbieramy. Oh, there are a number on here. Pomóż. There a number on this? There is pusta. No to kochani, no to jeżeli została jedna wylosowana pusta, to powiedzcie mi, jakie teraz mamy prawdopodobieństwo, że wylosujemy small suite out of 32. Out of 32 papers. Oh, okay, okay. Got it. Nie. Yes. Ja wiem, to chodźcie się. Dobrze. I co? Pusta. Słuchajcie, jakie jest prawdopodobieństwo, że kolejna osoba wylosuje ciasteczko? He got another empty paper. 8/28. Bardzo proszę. So they're checking the probability still of getting the sweet. Okay. Nie podglądać. Tak? Puste. Jakie mamy teraz prawdopodobieństwo? Yeah. Super. 8/27. And the probability keeps rising of getting a sweet. As they pull yes. out. Tak. Right. No. Puste. Jakie teraz mamy prawdopodobieństwo? Tomek. Ale co to ja się pani osiem. Jedna karteczka. Patrzymy. Jest! Zapraszam, bierzesz ciasteczko. No kochani, jedno ciasteczko nam zniknęło, czyli gdzie zostaje? 7. Jakie teraz mamy prawdopodobieństwo? 7. Dobrze. So as the papers keep getting picked out, the probability rises of right, getting of course. A sweet. Pusta. Jakie teraz? Dobrze. So again, this is a lesson in probability. Pusta. Jakie? 7/28. Now, does your... A teraz?
Does your teacher normally do these type of lessons every day? Not normally. Yeah. We usually do math exercises, but sometimes, well, most of the time we get to know new things about something. I mean, does she use these creative ways to teach? Well, yeah, sometimes. Yeah. Like, use models or something. The models over there. Yes. Yeah. Pusto. Jakie mamy? 7:20. Kogo bierzemy? Aśka. A little after 10 here. On June 11th. Dobrze. Dobra. Jakie? Jest, wylosowo. Dobrze, słuchajcie, jakie teraz będzie prawdopodobieństwo? 16. Dobrze. I uwaga, ponieważ widzicie, na czym ta zabawa polega, w związku z tym gospodarz klasy, macie dzisiaj spotkanie z wychowawcą? Nie. Nie, a macie jakieś takie spotkanie, gdzie moglibyście pokontynuować tą zabawę? Bo już to ma tradycyjny sezon. Tylko, żeby nie zniknęły twoje kieszenie. Bardzo proszę. I oczywiście bierzesz pod uwagę osoby, które nie były again, do tej pory. Again, you can see how slim the kids are here. I don't see any obese kids here. Na czym zero. Polega ta zabawa pod tytułem podobieństwo? To ja teraz bym poprosiła, Kuba, ty stoisz, cofnij tablicę interaktywną, cofnij stronę. Jeszcze? Dobrze. Słuchajcie, mamy słowo bardzo ładne na czasie matematyka. Popatrzcie na ten wyraz. Z ilu liter się składa? Z 10. Dobrze. Jakie jest prawdopodobieństwo, że gdybym mogła wziąć literkę do ręki, to byłaby to literka K? Dobrze, w porządku. Uwaga, kula została włożona do pudełka. Powiedz mi, Tadziu, jakie jest prawdopodobieństwo teraz, że wylosuję kulę żółtą? Jedna. Świetnie. A kulę niebieską? Też jedna. Dobrze. To teraz dziękuję. To teraz dla was zadanie. Trzeba dołożyć ileś kul żółtych tak, żeby prawdopodobieństwo wylosowania kuli żółtej było 3/5. Było 3/5. A jeżeli ktoś wie, zapraszam. Chociażby. Kopiujesz. Dobrze. Dobrze. Czy rzeczywiście mamy 3/5? Tak. Dobrze. Uwaga, zwiększam stopień trudności. Chciałabym, żeby teraz nie dogadaliśmy się. Jeszcze raz. Dokładasz 10 niebieskich. Zgadza się? Tak? Tak, nie. Pozytywnie. To jeszcze raz.